Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez. łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj tych słów. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca światłości. U niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaśmienia. Wygląda na to, że diabeł szczególnie pracuje nad jedną dziedziną naszego życia, aby nas zwieść. Jest to nasza wiara w Bożą dobroć, miłość, a sprawiedliwość i prawość. Nie tylko mamy wierzyć w Boga, ale mamy wierzyć, czytamy w Jego... Miłość. Wierzyć w to, że tylko wszelki dobry i doskonały dar stępuje z góry od ojca światłości, że u niego nie ma żadnej przemiany, odmiany ani, ani chwilowego zaćmienia. Inaczej mówiąc, że on nigdy się w swojej dobroci nie zmienił. No, przykładowo, nigdy nie słyszałem o niebiańskiej grypie. A ty? Jak już jest, to albo to jest świńska. Albo ptasia grypa, albo focza też taka była, albo hiszpanka, albo jak ostatnio chińska grypa. Jednak ty i ja, hej, nie miejmy nic wspólnego z świniami, ptakami czy fokami. My, my nie należymy do, do świata zwierząt. Również nie przyjmuj żadnej choroby ani z Hiszpanii, ani, ani z Chin. Widzisz, twoje obywatelstwo i moje, Biblia mówi. I twoja ojczyzna jest w górze, jest w niebie, i chociaż żyjesz na tym świecie, nie pochodzisz z tego świata. Jesteś zrodzony z Boga, dosłownie zrodzony z góry, więc poddawaj się tylko temu, co pochodzi z góry. Przyjmuj to, co przychodzi z góry. A co pochodzi z góry? No, przychodzi uzdrowienie, przychodzi pokój umysłu, i, i, i bezpieczeństwo, i zaopatrzenie wszystkich potrzeb, ducha, duszy i ciała. Więc poddawaj się temu, co przychodzi tylko z góry. A nie poddawaj się temu, co przychodzi z dołu, a w ten sposób przeciwstawiasz się diabłu i on ucieknie od ciebie. I chcę, abyś już w tym pierwszym tygodniu nowego roku o tym pamiętał.